No niestety to resztki tapczanu, który tutaj był wcześniej. Tutaj mamy skrzynię, tam mamy pokrycie tej skrzyni, a tutaj jeszcze jeden materac widać, wystaje sprężyna. Muszę zejść z tego, bo gumowce kupiłem niedawno. No i właściwie mogę je tutaj stracić, czyli która z tych sprężyn może bić się mi w nogę, i to niezależnie od tego, że mogę się skaleczyć, no to właściwie będę zmuszony, żeby kupić jeszcze jeden, kolejne gumowce. No to jest jednak wydatek, którego chciałbym uniknąć. No i tutaj jeszcze na to stanowisko, które ze względu na obecność tutaj młynu wcześniej, tak jak mówiłem, od 200 lat, na pewno tutaj założenie młyńskie funkcjonowało na tej części strumienia, więc to stanowisko nazwaliśmy młyn. No i tak je zgłosiliśmy do studium, później zgłaszaliśmy już do kolejnych rad miejskich w Radomiu. No do tej pory niestety to stanowisko nie zostało utworzone, no mówię, a sam Urząd Miejski dzielnie się opiera tutaj próbą na przykład również rozpoznania tego, czy rzeczywiście mamy do czynienia z odsłonięciem geologicznym, czy też pozostałościami po jakiejś budowli. Natomiast no, w tej chwili jest dosyć fajnie klimatycznie. Popatrzcie, jak ta woda szumi, jak jest fajnie tam z tymi ruinami malowniczymi dawnego jazu, który piętrzył wodę na potrzeby stawu.